ciema, a zrywki zapomniałem założyć. Słuchajcie, nocny rajd kładem. Nie mogłem wytrzymać w domu, taka piękna pogoda u nas. Mówię sobie, kurde, jak nie wyjdę, to się rozchoruję. Kłopot miałem z odpaleniem kłada, dlatego że tutaj ten przycisk się już wyrobił, tam są takie blaszki i wykapowałem, w ogóle przez 10 minut nie mogłem go odpalić. Wykapowałem, że po prostu muszę trochę w bok tutaj, jak gdyby ten przycisk dusić. Tak jak mówiłem, no siedzę w domu, siedzę tu, mówię, kurde, głowa mnie boli, bo ciepło jak cholera. Wiosna tutaj u nas, a nie zima. To trzeba coś pojeździć, nie? Moim ścigaczem na czterech kołach. Coś się zacina mi ten. Kierunkowskaz mi się zacina. Czyli piosenka jest aktualna. Pędzę przez miasto jak raptor. Światła na ulicach gasną. Uwielbiam w ogóle dźwięk tego silnika i tego wydechu. Tu w kładzie mam FMF-a. Wkrótce nowa okleina nakłada wleci. W przyszłym tygodniu bym musiał już zacząć zdzierać starą. Ten fajnie skręca, nie? Jak tu rajd robić? Free ride nocny. Miasto nocą. Powiem wam kiedyś, jak ścigaczami latałem, to czy zima, obojętnie jaka pogoda by nie była, byle nie padało, to wyjeżdżałem nawet zimą, przy minus 5, minus 8 i taki rajd po mieście robiłem i mówiłem, moje miasto nocą muszę odwiedzić i przepalić ściga. Oczywiście odcina te klimaty. Musiałem po prostu. Bleku jedyny taki, który wyjechał. Nie widzę nikogo. O, listonosz jeszcze chodzi. Tak późno.
taki Ford jak mój chyba. Pokłada sąkiem i po prostu chyba z nerwów wyjechałem, wiecie? I ta głowa to mnie boli chyba przez Tomka, żeby dobrze tylko kupić. I dlatego mówię, głowę przewietrzę, bo nie wytrzymam. Wczesna jeszcze jest godzina, bo to jest, ja wiem, przed 17 chyba. A gdzie tu do wieczora? Zasnąć nie będę mógł. Nie, żebyśmy tylko dobrze kupili tego kłada. Przegląd kład ma, zarejestrowany na 2 osoby. Jako samochodowy inny można śmiało we dwójkę jeździć, nawet kasków nie trzeba mieć. Może to się okaże jego wymarzony, taki na ośkę, no bo cebula dobra była, tylko po prostu Tomek trochę pojeździł, no i chciał, widział jak cała ekipa wyrywa na to kółko, się uczy i Tomek też chciał. A tu po prostu wszyscy próbowali tą cebulą i nie dało rady jej wyrwać. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dobrze kupili. Może któryś będzie chciał się ścigać z samochodu ze światem. To by coś fajnego było. Dobra, podjadę pod galerię. Załadujemy się rano, weźmiemy lawetę. Od razia oczywiście. Skakać przez te policjanty. Są mega. Może nie wiecie, ale wydech sobie uszczelniłem. Poprzerabiałem trochę. Już nie będzie tak jak kiedyś. Na godzinie chyba mi tam wyleciał cały. Nawet czuję, że głowa przestała mnie boleć.
Oczywiście napisałem do kumpli paru, czy wyjadą. Nikt nie odpisał. Pod Lidlem stoi. Tu wjadę, może jakieś lampy będą się paliły. Zobaczę, jak się będą lampy paliły, to coś polatam na kole, a jak nie, no to wracam. A już dzisiaj się martwiłem, że nie pojeżdżę, już po motocykl chciałem iść. Ze względu właśnie na ten starter. Ale będę musiał kupić nowy. Nie wiem, to jakieś chińskie jest i... Coś tu, oświetlenie jakieś widzę jest. Pokażę światła. To są mijania, a tak są długie. Ale jak podniosę koła w tych ciemnościach, to nie widzę, gdzie jadę. Słabo, dwie lampy na krzyż. Słuchajcie, no to ja spadam. Przejadę jeszcze się kawałek przez miasto, ale już kończę nagrywkę.